Dzień dobry, chciałbym, żeby to stało się od teraz tradycją. To znaczy, jeżeli w Hiszpanii odbywa się jakiś klasyk, czyli Real Madrid Barcelona, czyli Barcelona kontra Atletico, czyli być może warto dołożyć do tego grona, także Seville, to chciałbym, żeby regularnie pojawiały się tutaj takie odcinki, komentarz do tego, co wydarzyło się przed chwilką na boisku, a akurat w starciu Barcelony z Atletico działo się teraz na tyle dużo i tyle wniosków można wyciągnąć, że jak najbardziej można właśnie pochylić się nad tym meczem w sposób bardziej szczegółowy. Kiedy ostatnio Barcelona przegrywała, ale pokazywała się z pozytywnej strony w klasyku z Realem Madryt, ja mimo wszystko starałem się zachować pewną ostrożność. Ponieważ oczywiście dostrzegałem pewną poprawę w grze drużyny Szawiego, natomiast już jakiś czas temu tutaj mówiłem, że była pewna poprawa na pierwszy rzut oka. Natomiast adwersarze Szawiego pewnie też znaleźliby sporo argumentów na swoją obronę, gdyby chcieli koniecznie udowodnić, że Barcelona w żaden sposób nie rozwinęła się, od kiedy zostawił ją, od kiedy przestał pracować Ronald Kuman. Natomiast to spotkanie z Atletico to może być mimo wszystko pewien punkt przełomowy. Natomiast, żeby to spotkanie było takim punktem zwrotnym w trakcie tego sezonu, należy pod te pozytywne wrażenia w najbliższych meczach ligowych. I nie tylko ligowych, bo oczywiście także z Napoli. To jest w tym momencie kluczowe, żeby rzeczywiście można było się chyba nie zachwycać jeszcze pracą Szawiego, ale rzeczywiście podchodzić do niej w sposób optymistyczny. A dlaczego jestem taki ostrożny? Ponieważ pamiętam właśnie, co wydarzyło się po tym klasyku, kiedy wszyscy byli zadowoleni, kibice Realu byli ukontentowani, że Królewscy pokonali Barcelonę. Barcelona z kolei była zadowolona. Środowisko związane z tym klubem, że Barça pokazała się z pozytywnej strony – Natomiast gdzieś później te pozytywne wrażenia zostały wymazane przy okazji meczów z Atletikiem i Deportivo Alaves. Jeżeli to, co Barcelona pokazała w starciu z Atletiko utrzyma się także na kolejne spotkania ligowe, no to chyba będzie można powiedzieć, że naprawdę idzie ku dobremu w zespole Blaugrany, i różnica też jest taka. Że akurat w meczu z Atletico z pozytywnej strony pokazały się postaci, których jeszcze wcześniej w Barcelonie nie było, które dopiero poniekąd witają się właśnie z zespołem FC Barcelony. I właśnie w tym odcinku chciałbym skupić się na kilku takich postaciach. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, żebym nie zapomniał, Xavi odhaczył pewną bardzo ważną rzecz, której długo brakowało Ronaldowi Kumanowi, to znaczy wygraną z wymagającym rywalem. Jeżeli będziemy oceniać trenera Barcelony, to zawsze można przygotować taką listę podpunktów. Tak? Na młodzież, styl, wyniki i tak dalej. Natomiast bardzo ważnym podpunktem jest także gra z wielkimi rywalami i przygotowanie planu taktycznego na wielkiego rywala. Czy Atletico w tym momencie jest wielkim rywalem? Do Atletico za chwilkę przejdę. Oczywiście jest rywalem wielkim, natomiast też rywalem przebywającym w wielkich kłopotach. Natomiast nie ma sensu też w tym momencie umniejszać na siłę Szawiemu, ponieważ ten jego plan na Atletico jak najbardziej się sprawdził i w zasadzie ani przez moment w trakcie tego meczu. Ja nie drżałbym o wynik. Barcelony. Oczywiście to Atletico wyszło na prowadzenie, natomiast Barcelona pokazała bardzo pozytywną reakcję. Barcelona po raz kolejny pokazała, to jest rzeczywiście taka zmiana, którą da się zauważyć od początku. Jeżeli regularnie śledziło się mecze Barcelony Kumana i Barcelony Szawiego pokazała, że ten pressing jest naprawdę fajnie zorganizowany. Barcelona czuła się bardzo pewnie z piłką przy nocy. jeśli chodzi o szybkość rozegrania, to wszystko się zgadzało i to, co mi na przykład zaimponowało w zespole Dumy Katalonii, akurat w tym starciu z Atletico, zanim przejdę oczywiście do tych jednostek i do analizy poszczególnych piłkarzy. To bardzo częste zmienianie kierunku i tempa rozgrywania akcji za pomocą takich krosów, przerzutów. To w przypadku Barcelony w tym meczu wyglądało naprawdę imponująco. Przejdźmy może do głównych wygranych tego meczu. Z tego co widziałem MVP dostał Jordi Alba, który potrzebował takiego ważnego momentu jak strzelenie tego pięknego gola. To jest piłkarz, który chyba w tym momencie potrzebuje najbardziej takich podniosłych chwil, bo ostatnio przeżywał trudne momenty, zwłaszcza spotkanie z Atletikiem, spotkanie po którym absolutnie można było podważyć Jordiego Alba i uważam, że mimo, że Alba bardzo pozytywnie spisał się teraz na tle Atletiko i że strzelił pięknego gola, to należy też pamiętać o tym, że jest to piłkarz, no mimo wszystko bardzo wrażliwy w defensywie i wydaje mi się, że tutaj i właśnie za to można w tym momencie pochwalić Szaviego, za to, jak opakował tego Jordiego Albe na tle Atletico, na tyle, że Alba mógł się czuć komfortowo. Czy zasłużył na MVP? Zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że warto docenić też innych zawodników. Natomiast to była inna wersja Alby niż wtedy, kiedy ten piłkarz był zmuszony do rywalizacji z Nico Williamsem, kiedy można było się zastanawiać, czy Nico Williams nie przybliżył Jordiego Alby faktycznie do zakończenia. Kariery. I często można się tak zastanawiać, jak powinna wyglądać 11 Barcelony. Czy to rzeczywiście musi być koniecznie to takie żelazne 4-3-3, ponieważ w tym meczu było miejsce i dla Busquetsa, i dla Frankiego de Jonga, który miał kilka naprawdę pozytywnych momentów, i dla Pedriego, czyli piłkarza, który może nie jest tak mobilny jak Gavi, może nie rzuca się tak w oczy, może nie jest tak spektakularny w swojej grze, natomiast wnosi taki zdrowy rozsądek do gry i niesamowicie potrafi tę grę usprawniać, dodając właśnie do niej płynności. Natomiast do czego zmierzam? Jest jest Frankie de Jong, jest Pedri, jest Gavi, jest jeszcze dodatkowy, środkowy pomocnik w postaci Daniego Alvesa w fazie rozegrania. Do Daniego za chwilkę przejdę. Natomiast jeżeli Jordi Alba ma za swoimi plecami taką pchłę jak Gavi, czyli najbardziej mobilnego. Piłkarza Barcelony, piłkarza, który nigdy nie odpuszcza w pressingu, który często notuje najwięcej właśnie tych prób pressingu, to można uwolnić potencjał Jordiego albo w ofensywie, i mówiąc wprost, można przedłużyć tę karierę Jordiego alby ogólnie w Barcelonie, bo to już nie jest kwestia. Taka, że Jordi Alba będzie przegrywał pojedynki szybkościowe czy, czy fizyczne z bardzo wymagającymi rywalami, właśnie jak Nico Williams. Czasami Jordi Alba wręcz panikuje w prostych sytuacjach w defensywie, kiedy przeciwko niemu założy się pressing. Natomiast jeżeli ten Alba będzie właśnie opakowany w odpowiedni sposób i będzie można tego Alba wykorzystać tak, że on będzie grał faktycznie bardzo szeroko, z jednej strony Alba, z drugiej na przykład Adama Traore, to uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, którego Xavi może się trzymać i i nawet jeżeli ktoś miałby w tym momencie podpowiadać czemu nie to musi być 4-3-3 bo to Barcelona Cruyff filozofia DNA i tak dalej nie ma sensu. Trzeba się po prostu dostosować do tego, co w tym momencie jest, a Jordi Alba idealnym lewym obrońcą nie jest i już nie będzie. Natomiast w dalszym ciągu da się z tego piłkarza wydobyć bardzo dużo i uważam, że taki piłkarz właśnie jak Gavi może w tym pozwolić, poniekąd także Franki de Jong, czyli to odpowiednie zorganizowanie asekuracji, kiedy Jordi Alba idzie do przodu. Jeszcze jedna postać oczywiście, czyli Dani Alves, bo po tym piłkarzu widać, jak bardzo elastycznym, pod kątem taktycznym trenerem stara się być szawi. My to widzieliśmy praktycznie od samego początku Pracy Szawiego, że ci boczni obrońcy mają grać troszkę inaczej niż tradycyjnie, troszkę inaczej niż zwykle. I w przypadku tego meczu z Atletiko w moim odczuciu najbardziej dało się to, to zauważyć, czego w tym momencie Szawi oczekuje od swoich skrajnych defensorów. Bo Dani Alves w tym meczu grał tak, że w zasadzie nie powinniśmy go nazywać bocznym obrońcą. Oczywiście występ spuentowany czerwoną kartką. Kompletnie absurdalną i niewytłumaczalną, nie wiem w jaki, w jaki sposób można usprawiedliwiać Brazylijczyka za to, jak potraktował Janika Karasko. Natomiast poza tym Dani Alves pokazał przede wszystkim właśnie taką inteligencję w swojej grze. Zwróćcie uwagę, że w tych dwóch decydujących momentach, to, to znaczy, kiedy Dani Alves strzelał gola pozostawał zupełnie niekryty. On potrafi znaleźć sobie miejsce i na tyle skanować przestrzeń wokół siebie, że przygotowuje sobie takie miejsce, gdzie nie ma rywala. Dało się to zauważyć właśnie w Atletico, nawet z takim zespołem, który słynie generalnie z organizacji i z odpowiedniej taktyki, z, z tego, że piłkarze generalnie generalnie oczywiście powinni wiedzieć jak się ustawiać, to Dani Alves gra w taki sposób, że bywa po prostu dla nich nieuchwytny. On też, rzecz jasna, popełnia błędy w obronie. Zdarzają, zdarzają mu się takie momenty, kiedy niewłaściwie się ustawia, czy popełnia jakieś faule, czy rywal go mija, czy Dani Alves pozwala rywalowi na strzał. Takie momenty będą, bo wieku nie oszukasz. Dani może mówić, że wiek to tylko liczba, natomiast wieku nie oszukasz, ale jeżeli chodzi o tę fazę wyprowadzenia akcji, to jeżeli jeszcze dodatkowo tego Daniego Alvesa odpowiednio się zaasekuruje, tak jak Jordiego Albe, to wydaje mi się, że z tego piłkarza też naprawdę może być duży pożytek. I słuchajcie, po pierwsze, kiedy oddawał ten strzał, gdy zdobywał bramkę, był zupełnie niekryty, potrafił urwać się. Natomiast to był, to był powiedzmy, taki strzał sytuacyjny, zdarza się. Natomiast zanim Dani Alves zaliczył asystę przy trafieniu Jordiego Alby, kiedy posłał to do właśnie do lewego obrońcy. Brazylijczyk znajdował się w tym momencie już w obrębie pola karnego i miał czas. Obejrzałem sobie tę akcję kilka razy, żeby trzy razy dotknąć piłki. W polu karnym, w meczu z Atletico, masz czas, żeby przyjąć piłkę, poprawić sobie i ewentualnie wtedy posłać dośrodkowanie. Źle to świadczy o Atletico, ale dobrze to świadczy także właśnie o Dani Malvesie. Natomiast rzecz jasna, można się też pewnie przyczepić do Brazylijczyka o to, jak krył przy stałym fragmencie, kiedy Luis Suarez strzelał swojego gola, ale tak to zawsze będzie z bocznymi obrońcami Barcelony, czy to z Jordi Malbą właśnie, czy z Dani Malvesem, że oni będą po prostu popełniać błędy w defensywie i w tym momencie trzeba ich traktować tak, że jest to rozwiązanie doraźne na teraz. To znaczy, dopóki nie urodzi się jakiś lepszy boczny obrońca dla Barcelony, a przez lata było widać, jak trudno jest znaleźć takiego odpowiedniego skrajnego defensora i w sumie na jedną pozycję i na drugą, to nie ma sensu obrażać się chyba na rzeczywistość i na siłę wysyłać tego Jordiego Albe na emeryturę. Chyba, że tak jak mówię, Mateu Alemani wpadnie na jakiś super pomysł, a widać, że naprawdę jest znakomitym dyrektorem i nagle kogoś wyczaruje, jakiegoś powiedzmy zdecydowanie lepszego piłkarza niż Serginio Dest plus jakąś alternatywę dla Jordiego Albe. Wtedy zobaczymy. Natomiast w tym momencie... Może Szawi powiedzieć, że jest jak jest, jeśli chodzi o, o bocznych obrońców, i, i też dobrze, że Szawi widzi w jaki sposób gra Dani Alves, widzi jakie może mieć ograniczenia, i wychodzi z założenia, że ten piłkarz w tym momencie nie powinien być takim typowym, skrajnym defensorem, który będzie jeździł jak Emerson od jednego pola karnego do drugiego, tylko że ma. Taką umiejętność rozgrywania, tyle widzi na boisku, tak potrafi wszystko przewidywać, tak potrafi się idealnie ustawiać, że robi z niego po prostu dodatkowego, środkowego pomocnika i podkreślę to po raz kolejny: widać tutaj absolutnie inspirację Pepem Guardiolą, być może osobą Filipa Lama, być może Kimisia, być może João Cancelo. W każdym razie dzisiaj faktycznie często tak jest, że ci boczni obrońcy, o tym ostatnio opowiadał Andoni Iraola, trener Rajowa Jekano, który akurat wie, co mówi, że kiedyś ci boczni obrońcy to, to byli tacy piłkarze, na których mało kto zwraca uwagę a dzisiaj to mogą być główni rozgrywający. Jeżeli jeszcze ten boczny obrońca przechodzi de facto do środka jak Daniel Alves, no to już faktycznie staje się kolejnym rozgrywającym i to wszystko, czyli obecność oprócz Dani'ego Alvesa jeszcze jednego tego dodatkowego środkowego pomocnika, czyli powiedzmy Frankiego De Jonga, to pozwala Barcelonie robić olbrzymią przewagę liczebną w środku pola, a po bokach Barsa ma dwóch gości, też często Nieuchwytnych. Z jednej strony Jordi Alba i z drugiej chyba największy wygrany tego meczu, czyli Adama Traore. I to jest taka postać, na której najbardziej chciałbym skupić się właśnie po rywalizacji z Atletico. Bo z czym kojarzył Wam się Adama Traore? Ja to pytanie ostatnio zadawałem, nagrywając odcinek na temat byłego piłkarza, piłkarza wypożyczonego z Wolverhampton. Przede wszystkim właśnie z chaosem. Często z niekoniecznie inteligentnymi decyzjami. Ja się tak zastanawiałem właśnie, jak to będzie z Adamą Traore, kiedy on już trafi do Barcelony. Czy ten piłkarz nie będzie zbyt często irytował trybun, taki często dziwnymi zagraniami, czasami takimi sytuacjami, że chce zrobić za dużo, czasami jakieś głupie, nieprzemyślane zagranie, wejście w niepotrzebny drybling. Ja patrzyłem na Adamę Traorę na tle Atletico i miałem wrażenie, że to jest gość, który rozgrywa w tym momencie 68. spotkanie z rzędu w barwach tej konkretnie Barcelony i nauczył się wszystkich swoich kolegów na pamięć. Bardzo rzadko się zdarzało w Anglii, żeby Adama Traorę grał w sposób tak inteligentny, tak przemyślany, tak rozsądny, żeby podejmował tyle inteligentnych decyzji i żeby praktycznie nie było takiego momentu, żeby człowiek złapał się za i no, co ten Adama Traore robi? Czy to jest właśnie jakaś taka akcja, ala gorsza wersja Usmana Dembele? O co tutaj chodzi? Adama Traore wypadł w tym spotkaniu na piłkarza naprawdę bardzo inteligentnie grającego, co absolutnie nie jest normą w przypadku tego zawodnika. I tutaj właśnie trzeba szczególnie właśnie postawić taką gwiazdkę i poczekać na kolejne występy Adamy Traore, bo jeżeli on faktycznie to potwierdzi, jeżeli w kolejnych meczach będzie grał w sposób równie inteligentny, no to Barca zyska naprawdę kozaka. Natomiast mimo wszystko jestem jeszcze daleki od jakichś zachwytów, bo po pierwsze był to jeden mecz, po drugie trafił na na obrońcę, który stał się obrońcą beznadziejnym w tym sezonie, czyli Mario Hermoso i bawił się z tym Hermoso po prostu tak jak chciał. Mario Hermoso to jest taki obrońca, który kojarzy się z dobrym wyprowadzeniem piłki lewą nogą. Natomiast jeśli chodzi o grę w defensywie, to jest słabizna, wręcz jest coraz gorszym. Stoperem i jak tak dalej pójdzie, to za chwilkę ktoś może mu w tym Atletico podziękować, ale tak czy inaczej, niezależnie od tego, na jakiego rywala trafisz, trzeba to wszystko wykorzystać. A Adama Traore wiedział w tym meczu, kiedy zastosować pauzę, kiedy wstrzymać grę, kiedy wycofać piłkę, a kiedy wejść właśnie w pojedynek. I wydaje mi się, że Adama Traore to może być taka w tym momencie jedna z głównych broni Szawiego, jeżeli chodzi o namierzenie słabszego ogniwa w defensywie rywala. Często tak jest, że jakieś drużyny mają jakiegoś obrońcę, który może dobrze grać z piłką przy nodze, natomiast może niekoniecznie być najszybszy, i jeżeli go złapiesz po prostu, jeżeli wykorzystasz swoją siłę czy szybkość, no to możesz tego obrońcę regularnie obnażać. Tak jak i niaki Williams na początku tego sezonu Erika Garcia, zanim Erik się znacząco poprawił. I myślę, że Adama Traore to może być faktycznie taka tajna broń Szawiego na wielu tego typu rywali. I jeszcze jedna taka krótka kwestia, w tym temacie zdania nie zmieniam. Przedłużenie kontraktu z Ronaldem Araujo jest zdecydowanie ważniejsze niż prolongowanie umowy z Usmanem Dembele. I nie mówię tego tylko na podstawie tego występu z Atletico, tylko ogólnie Ronald Araujo to powinna być podpora Barcelony na lata. I na koniec jeszcze kilka słów o Atletiko. Tutaj nie chcę szczególnie się jakoś głęboko rozwodzić, bo mam takie wrażenie, że ten film już oglądaliśmy kilka razy i że po wielu spotkaniach Atletiko można praktycznie powiedzieć to samo, czyli znowu ekipa wychodzi na boisko bez mapy. Oczywiście trener reaguje, trener dokonuje zmian indywidualnych, trener dokonuje kilku zmian systemu w trakcie spotkania, natomiast w żaden sposób nie przekłada się to na taką kreatywność w ofensywie Atletico. Było kilka pojedynczych, fajnych momentów. Przede wszystkim prostopadłe podanie Koke do Luisa Suareza. Dlaczego tak rzadko, aż wypadałoby się zapytać zanim Suarez asystował do Carrasco. Natomiast znów mamy taki mecz Atletico, w którym widzimy wielu ciekawych zawodników, kreatywnych piłkarzy, bardzo zaawansowanych technicznie, jak Toma Lemar czy Joan Felix, jak później piłkarze, którzy podnoszą się z ławki i gdzieś ci wszyscy zawodnicy po raz kolejny giną. Nic się nie zmienia w Atletico, jest cały czas taki sam obraz nędzy i rozpaczy, niezależnie od tego z kim ekipa Los Colchoneros po prostu się mierzy. I oczywiście teraz pojawia się sporo takich głosów wśród kibiców w Hiszpanii, że to jest odpowiedni czas, żeby zwolnić Diego Simeona, żeby pozbyć się jeszcze w trakcie sezonu Cholo, ściągnąć jakiegoś innego trenera, nie wiem jakiego, no bo kto mógłby w tym momencie pasować swoim profilem do, do Atletico. No, w każdym razie poszukać nowych rozwiązań. Wydaje mi się, że to jest zły moment, ponieważ po pierwsze, jak to się ładnie mówi w Hiszpanii, ale absolutnie akurat w tym kontekście się z tym zgadzam, jeżeli jesteś takim człowiekiem jak człowiekiem instytucją jak Diego Simeone, to absolutnie wypracowałeś sobie prawo, żeby móc decydować o swojej przyszłości. Dałeś temu klubowi tak dużo, że nawet jeżeli nie idzie ci w dłuższej perspektywie, czyli w tym przypadku przez cały sezon plus także przez dużą część rundy wiosennej, bo Atletico zdobyło mistrzostwo natomiast ta wiosna była daleka od ideału, y to wydaje mi się, że w tym momencie Atletico powinno poczekać na letnią przerwę, na letnie okno transferowe i przedefiniować swój pomysł na futbol. To znaczy, odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie: jak żyć? Czyli, czy pójść bardziej w kierunku ofensywnym, tak jak to ostatnio wyglądało, patrząc na ruchy transferowe Atletico, czy mimo wszystko troszkę się cofnąć i nawiązać do tych czasów? Juan Franów, Godinów, Mirandy, Filipe Luisa i tego typu zawodników, bo ewidentnie widać, że to są piłkarze, którzy bardziej odpowiadają Diego Simeone. I jeżeli władze Atletico faktycznie zmienią ten kurs i w letnim oknie transferowym ściągną takich żołnierzy dla Simeone i Simeone znów postawi na taką wersję Defensywną. Kibice Atletiko to jest zupełnie inne środowisko niż Barcelona. Oni nie będą narzekać na to, że Atletiko gra defensywnie, jeżeli Atletico będzie regularnie wygrywało 1 do 0. I wydaje mi się, że to może być wtedy faktycznie taka ostatnia szansa dla Diego Simeone. Simeone na pewno pokazał, że w dłuższej perspektywie ma problem, żeby zbudować zespół ofensywny, żeby uwalniać potencjał ofensywny wielu swoich piłkarzy. Natomiast Diego Simeone, nie można mu tego odbierać. W dalszym ciągu jest wielkim trenerem. W tym momencie nie potrafi znaleźć Planu B. Ta kadra nie jest w odpowiedni sposób w tym momencie zrównoważona. Natomiast jeżeli uda się tę kadrę zrównoważyć w letnim oknie transferowym, to być może za chwilkę dojdziemy do wniosku, że te wszystkie dyskusje a propos przyszłości Czolo były bezzasadne i że warto było tego trenera zostawić. Nawet jeżeli jeżeli przytrafi Ci się jeden całkowicie stracony sezon, nawet jeżeli nie awansujesz do Champions League. Należy pamiętać o tym, gdzie było Atletico przed Diego Simeone i oczywiście Simeone mówi, że jego celem nie jest tak naprawdę zdobywanie kolejnych mistrzostw. Jego celem jest zmniejszanie dystansu pomiędzy Atletico i resztą stawki, Realem czy Barceloną, przede wszystkim w dłuższej perspektywie podkreślę to po raz kolejny, jemu się to udało w tym momencie jest potężny kryzys, zdecydowanie największy za kadencji Czolo, to później przekłada się na to że, że w kiepskiej formie jest Koke że błędy popełniają obrońcy, że Jan Oblak przestał ratować swój zespół że brakuje napastnika klasowego, mimo że Suarez zanotowała asystę w tym meczu, to znacie moje zdanie na temat El Pistolero w tym sezonie, uważam w każdym razie że Atletico musi poczekać na letnie okno transferowe i wtedy po prostu sobie odpowiedzieć czy oni w dalszym ciągu zamierzają tę ekipę Wzbogacać w taki sposób ofensywny, czy jednak chcą nawiązać do tych starych, dobrych czasów godinów i po prostu poszukać tego typu zawodników. Wydaje mi się, wydaje mi się, może się mylę, że ściągnięcie Reinil Mandawy pokazuje, że Atletico troszkę zewraca. Bo Reinildo Mandawa jest innym obrońcą niż Renan Lodi. Bardziej zrównoważonym, bardziej stabilnym w obronie i bardziej nastawiony właśnie przede wszystkim na grę w obronie. Jeżeli Atleti będzie postępowało w taki sposób, to Chciałbym przede wszystkim zobaczyć Diego Simeone, budującego to nowe Atletico w wersji defensywnej. Jeżeli zapytalibyście mnie na przykład, bo widziałem, że takie pytania pojawiły się na karcie społeczność a propos najbliższych odcinków Q&A, czy Simeone zasługuje na zwolnienie. Uważam, że nie. Uważam, że zasługuje na szansę, żeby odbudować to Atletico, natomiast w tym momencie nie tak bardzo na boisku, jak na rynku transferowym. I to by było tyle. Krótki komentarz, krótki jak krótki, do meczu Barcelony z Atletico a ja teraz siadam do obejrzenia powtórki Realu z Granadą, bo tak mi się poukładały obowiązki w ten weekend, że wszystko musiałem obejrzeć z powtórek natłok różnych obowiązków, różnych rzeczy, więc nie wykluczam, że o Realu Madryt wkrótce też coś tam się pojawi. Tymczasem czekam na Wasze opinie na temat Adamy Traore, Daniego Alvesa, też ewentualnie, jak Wam się podobał, Ferran Torres, Pierre-Emerick te nowe postaci w Barcelonie i generalnie Jakie wnioski macie do wyciągnięcia a propos gry Blaugrany i oczywiście Atletico? Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za łapki w górę. Do następnego razu i przypominam o bardzo ważnej informacji: to znaczy, tradycyjnie, jeśli oglądacie ten odcinek w poniedziałek, to o godzinie 19.00 La, La Liga w Kanal Plus. Jeżeli oglądacie ten odcinek w inny dzień, to możecie nasz program obejrzeć w Kanal Plus online gdzie też możecie posłuchać sobie takich dyskusji na temat w większym gronie, oczywiście na temat Barcelony, Atletico czy Realu, ale dyskusji wzbogaconych o obrazki z meczu. A to jest coś oczywiście bezcennego. Dzięki i do następnego razu.